Serdecznie witam wszystkich hodowców. Na życzenie hodowców, którzy do mnie dzwonią, nagrywam jeszcze raz filmik o propolisie, który dajemy do gołębi, bo już wcześniej wstawiłem, ale nie wiem, YouTube ten filmik wykasował, nie wiem dlaczego. A nie chce mi się wszystkim powtarzać, bo każdy dzwoni: panie Dominiku, jak ten przepis pana był, bo był dobry, to dlatego nagramy jeszcze jeden filmik. Ja wam powiem, jak ja robię u siebie cały ten swój przepis. No więc tak, ja mam już zrobione, dlatego nie będę robił drugi raz, ale wszystko wam pokażę, jakie składniki idą i jak to trzeba zrobić. A więc tak, kupujemy pół litra spirytusu i 0,7 wódki. Najpierw połączymy spirytus z wódką do takiego jakiegoś większego słoika, żeby to się przegryzło. Tak z 5-6 godzin, żeby to się przegryzło. Później do tego dodajemy kit pszczeli. To jest 10 dekagramów, ma takie coś. No taka jedna garść. To jest porządny kit pszczeli. Jak widać, mój jest taki mocno zbity. Dlatego ja wcześniej, zanim go dodam do tego spirytusu i do tej wódki, jak to postoi się przegryzie, to wkładam go najpierw do takiego blendera i delikatnie go przemiksuję, żeby się zrobiła nie taka aż papka z tego, pyłek, tylko tak, żeby go porozbijało na kilka części. Co jest ważne, dlaczego spirytus i wódka niektórzy robią samym spirytusie, bo kiedyś mi powiedział pszczelarz, jestem pszczelarzem, ale jeszcze wszystkiego nie umiem, że po prostu nie może być więcej jak 70%, bo wtedy wiele z tych substancji bardzo dobrych zabija sam spirytus. No i robię tą wódkę z tym, później wsypuję to przemielone, ten 10 dekagramów kitu i to zostawiam na 2-3 dni, żeby to się fajnie rozpuściło w ciemnym miejscu i od czasu do czasu to obrócę na dwie strony. Tak, potrzepię. Po 3 dniach, koledzy, potrzebne nam będzie do tego tak. Dwie czerwone cebule i dwie białe. Nie mam tutaj czerwonych cebul, ale no to pokazuję tylko. Dwie białe i dwie czerwone. Obierzemy te cebule, pokroimy ładnie. Te dwie białe i dwie czerwone i wsypiemy już do tego spirytusu z wódką i z tym propolisem. Dwie czerwone, dwie białe. Później dajemy dwie główki czosnku. Obieramy, kroimy. Zasypujemy z powrotem. Do tego jeszcze będzie nam potrzebny sok z 4 cytryn. Czyli najpierw musimy też pamiętać o tym, żeby zagotować wodę, wrzucić cytryny do jakiegoś pojemnika, słoika i zalać je wrzątkiem, bo tutaj jest na skórce dużo oprysków, chemii różnej. Zalewamy 20-30 sekund, wyciągamy, kroimy i wciskamy sok. I to tak może stać 2-3 tygodnie i to już nadaje się do podawania gołębiom. Co jest, ja jak widzicie u siebie w ogóle nie wyciągam tego, tak to wygląda. I to tak u mnie cały czas jest, ja to podaję dwa razy w tygodniu w okresie zimowym, w lotach zawsze w czwartek. Na karmę. Dlaczego ważne jest, właśnie, dlaczego też jest ważne podawać na karmę? Bo nie możemy podawać do wody, bo wtedy jak podamy z wodą, to najlepsze te składniki ze środka się wytrącają i osadzają się na pojniku. Także najlepiej dawać to na karmę. Ja daję jedną łyżkę na 40 gołębi, czyli 40 łyżek karmy odmierzam, łyżkę propolisu, wymieszam, posypię enterofitem, ziołami i tak to działa. Pokażę jeszcze prawidłowy propolis właśnie. Powinna się robić biała woda. I jak widać od razu po zmieszaniu z wodą wytrącają się te takie składniki, one osadzają się później tutaj na szkle. Także na wodę tego nie podajemy, tylko podajemy to na karmę. Jest to, myślę, jeden z lepszych takich naturalnych antybiotyków,
który można zastosować w gołębi na drogi oddechowe, wszelkie antywirusowe rzeczy młodym, jak oddzielamy młode na przykład. Ja już kiedyś mówiłem na filmie, ja u siebie jak robię, to nawet mam tutaj napisane u siebie na ścianie młode poniedziałek, wtorek herbata z witaminą C. Środa, czwartek podaję im witaminę zwykłą do wody aminofit. I w piątek i w sobotę daję amol 1 ml na 2 litry. A tak jak bardziej leczniczo, to 1 ml na 1 litr. No i młodym dwa razy w tygodniu daję propolis, jak po odsadzeniu już na karmę. I robię jeszcze taką olewkę też z orzechów. Też jest bardzo dobra, bardzo, bardzo dobrze działa na niestrawność. Gołębie łapią jakieś niestrawności w wolu, czy na przykład początki adeno, to też bardzo dobrze jest to podać. Ok? A więc jeszcze raz powtórzę. Dwie główki czosnku, sok z czterech cytryn, dwie czerwone cebule, dwie białe cebule, 10 dekagramów kitu pszczelego, 0,7 wódki, pół litra spirytusu, najpierw wymieszać 2-3 dni z propolisem, niech sobie to fajnie się przegryzie i taki propolis po 2 tygodniach możemy już podawać. Koledzy, co na hodowli? Jak widać, u mnie młode są już poobrączkowane. Niektóre pary są już, o, gdzieniegdzie są zostawione po jednym. Niektóre pary już mają młode przełożone, siedzą już na drugich jajkach. Teraz poniosą się, tylko zobaczymy, sprawdzimy jajka, czy są zalężone, przełożymy. Już czekają samiczki przy 10 parach i zaraz będą trzeci raz już przeparowane. Młodziaczki ładnie rosną. Tu już samice garbate na drugie jaja. Niektóre już poniosły. O, tutaj już takie jedne z największych młodych. Jest zaobrączkowane około 70 młodych. Tu też nowa para złączona. Także tyle co na rozpłodzie. Aha, i co jeszcze, koledzy? No właśnie, bo tak chciałbym teraz też nagrać taki fajny film. Jeszcze nigdy o tym nie mówiłem, o karmach dla gołębi, o karmach energetycznych, które zawierają słonecznik głuszczony, jak je przechowywać i ile możemy sobie narobić kłopotu karmami właśnie energetycznymi ze słonecznikiem. Jakie problemy one nam dają, ile grzyba przynoszą, ale jest na to sposób, który można fajnie sobie zastosować w domu i wtedy nie mamy żadnych problemów z grzybicą. A najwięcej właśnie problemów z grzybicą dają nam karmy energetyczne, słonecznik głuszczony i takie różne tam ziarna. Ale ja to powiem w następnym filmie, tylko po prostu chciałbym, koledzy, bo mamy tyle wyświetleń na YouTube. Każdy film ma tam po nie wiem, 20, 25, 15 tysięcy wyświetleń, a mamy tylko 6 tysięcy subskrypcji. Dlatego następny filmik nagram o karmach, jeżeli będzie 10 tysięcy subskrypcji. Także jest tylu ludzi oglądających, a nie subskrybują kanału, także zachęcam do subskrypcji. Tam tylko trzeba nacisnąć subskrypcję i dzwoneczek, gdzie będziecie informowani o wszystkich filmach. Ja obiecuję, że jak taka liczba subskrypcji będzie, to będę to następny filmik nagram, jak robić, żeby nie w sezonie lotowym gołębie nie łapały grzybicy, jak przechowywać karmę energetyczną i jak ją robić najlepiej, nie? No i o właśnie, jeszcze jeżeli się podobał filmik, to bardzo proszę o łapkę w górę. Właśnie, jak będzie 10 tysięcy subskrypcji i 1000 łapek w górę, to nagram wam kolejny filmik taki. Mam nadzieję, że moje filmy się
przydają. Dużo ludzi dzwoni, że z moich filmów się bardzo dużo nauczyli. Niektórzy to wszystkie filmy oglądali po 5-6 razy. Bardzo są ludzie zadowoleni z amolu, który pokazałem, jak podawać gołębiom, z witaminy C, z tych ziół. To nie są jakieś filmy komercyjne, na których ja zarabiam czy coś takiego, tylko po prostu mówię. Każdy sobie może kupić witaminę C w każdym sklepie. Każdy może sobie kupić zioła. Pokazałem, gdzie kupuję zioła, jakie kupuję, jak daję młodym po odsadzeniu. Tak jak powiedziałem, przy odsadzeniu molik, później dostają poniedziałek, wtorek herbatę z tymi ziołami, co na innych filmach pokazywałem, z witaminą C, w środa, czwartek zwykłą witaminę aminofit z aminokwasami, później dostają amol, propolis na karmę. Także proszę pamiętać również teraz, jak mamy gołębie, łączymy w pary, to żeby w 5-6 dniu od sparowania do wody podać im zwykłe kalcjum z apteki dla dzieci. Jedną tabletkę na litr, 1,5 litra wody rozpuścić. Wtedy są lepsze skorupki do gołębi. Także no co, to będzie chyba na tyle. Mam nadzieję, że film się podobał. Hodowcy dzwonili, żeby nagrać taki film. To jak obiecałem, tak nagrywam. Będziemy kontynuować wszystkie nagrania, jakie tam trzeba, co wytłumaczyć o karmach. Nie ma żadnego problemu, służę pomocą. Każdy może do mnie zadzwonić, 605 531 930. Opracowujemy też teraz katalog. W katalogu będzie dla wszystkich naszych klientów, którzy u nas coś biorą, z tyłu będzie program lotowy dodany. I to tyle. Zapraszam do subskrypcji, łapka w górę, jak się podobało. I pozdrawiam. A jak macie jeszcze jakieś pytania, albo na jaki temat nagrać film, co wytłumaczyć, to proszę do mnie pisać SMS-a albo zadzwonić i bez problemu nagram taki film. Pozdrawiam. Dobry lot.